Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Tła Miłowa. Nie Tła Miłowa, tylko Tła Biedaków. Okej. Więc witam was w kolejnym odcinku z Tła Biedaków i dzisiaj jesteśmy u sióstr Caliente. U naszej Diny i Niny. Nina aktualnie jest akurat w pracy, bo ona jest w karierze obiboka. A Dina jest w karierze rozrywkowej. I tak jak sobie tutaj miały w pragnieniu życiowym, tak im dałam. I niech sobie to spełniają. No, a Dina tutaj wstała. Ja im tutaj domek wyremontowałam. Więc mogą sobie tutaj żyć na odpowiednim poziomie. A przede wszystkim na takim poziomie, który nie będzie mnie mocno raził w oczy. Tak. Jest jak jest. Mam nadzieję, że jest znośnie. Musiałam trochę po swojemu to zmienić. No nie, po prostu nie mogę z niej. Tak. Tak, Nina, o. Ja to jak zwykle, jak chcę coś pokazać... Halo. No. Nina nam tutaj prezentuje swój szczyt możliwości. To jest po prostu... Tak. To jest... Nie to Nina, tylko Dina, tak, przepraszam. One będą mi się na pewno myliły. Ale dobrze. Ja jej proponuję, żeby zajęła się czymś bardziej pożytecznym. W ogóle same pragnę, żeby coś pokupować. A czy ty masz gdzie postawić tego robota kuchennego? Niech se mają, ale niech potem nie patrzą, że mają mało blatów. I telefon komórkowy też by chciała kupić. No to za 2 godziny wróci Nina i wtedy myślę, że możemy sobie pójść gdzieś do miasta we dwie. Może Nina se kupi kota? Chociaż chyba w sklepie nie można kupić małego kociaka. Tylko już dorosłego, tak mi się coś wydaje. Nie jestem pewna, ale tak mi się kojarzy. W ogóle tutaj nam spoczywa świętej pamięci Michał Kawaler, mąż Diny. Także Dino, czy chcesz nam powiedzieć coś w tym temacie? Chyba nie. Chyba niekoniecznie. No idź, idź, oglądaj swojego nowego robota, idź. I co, podoba ci się? Zadowolona jesteś? Chyba tak. No, musisz sprzątać. W sumie możecie wynająć sobie pokojówkę. Bo wątpię, żeby wam się chciało sprzątać potem. Cokolwiek, więc... Zróbmy sobie pokojóweczkę. Myślę, że Dina to bardziej dla pieniędzy. Spotyka się z facetami. A Nina to znowu po prostu dla zabawy. I chyba żadna nie planuje się jakoś specjalnie ustatkować. Aczkolwiek no nic nie jest wykluczone, no. Może w końcu się ogarną dziewczyny, nie wiadomo. Dobra, już się nie rozkręcaj. Ty przebierz się w ubranie codzienne. O, awansik, pięknie. O, i jeszcze przywoza za samego się koleżankę. Świetnie. Stop, stop, stop. Aha, ty potrzebujesz do toalety. No dobra, to idź. A kto to jest? Eliza ktoś. Po prostu świetne nazwisko. O nie, rachunki. Bo nie ma czasu, bo Dina idzie na 15 do roboty. A ja chciałam tutaj wam pospełniać pragnienia. Ty chcesz kupić ciuchy, ty chcesz kupić telefon, to trzeba się streszczać. Zrobiłaś to, siku? Czemu się kłócisz z nią? Mówiłaś, że masz przyjacielską naturę podobno. Weź, zostaw tą dziewczynę. Podejdź tu. Nie przestań chlać. Czekaj. O Jezus, nie to. Boże, co ja zrobiłam. Chciałam iść na parcelę publiczną. Nie wierzę w to, nie. Ona wystawiła słoika, ta jej wrzuciła do słoika pieniądz. Ach,
Nie wierzę. Dobra, idźcie na to miasto. Mam nadzieję, że będzie w czym wybierać. O, nawet są dwie rzeczki, zobaczcie. No po prostu cudownie. Tylko to jest ogromna parcela, mogłaby się trochę tutaj ogarnąć. A ty chciałaś kupić ciuchy. Chcesz... Nie, już nie chcesz kupić ciuchów. Chcesz się zaprzyjaźnić z Elizą. To bardzo ciekawe, bo jeszcze chwilę temu chciałaś się z nią kłócić. Idź... nie można oglądać po prostu? Idź pooglądaj koty. Zobaczymy, czy można kupić małe koty. Ale chyba nie. Blanco! Jak tu? Blanco! Chibi Lusifu! Blanco! Blanco jest... No powiem ci... Artystka z ciebie średnia. Aha, tu są obruszki, a ty chcesz kupić sobie biżuterię i pamiątkę, ale tu gdzie są pamiątki? Tak średnio widzę jakieś pamiątki, widzę tu bardziej... A same takie inne duprele? No dobra, nieważne. Ty tutaj jeszcze właśnie kup obruszkę dla swojej Kici. Kup dla niej również miseczkę, o taką... Może być ta srebrna? A czemu nie można? O nie, nie gadajcie, że to jest nie na sprzedaż wszystko. To po co to tu leży? No nie gadajcie. Czemu nie można? Czy dlatego, że ona... Dla kota proszę. A do rudego kota jaka będzie pasowała? Nie mam pojęcia. Weźmy tą. Jakiegoś super wyboru nie ma. Ale czemu nie mogę tutaj nic kupić więcej? Ale lipa, ktoś tutaj zwalił, robiąc ten sklep. A ty nie możesz kupić tej biżuterii? No kup. Ty już do Damiana, biedaka, zarywasz. Damian, co ty zrobisz? Pochwalmy ją za unikanie drapania. Co wy tu jeszcze byście chciały? Aha, ty chciałaś... Tak, już dostaję pracę w branży usługowej. Spadaj, Lina. To jest kot Niny. On nie będzie pracował. Chodź tutaj sobie na zakupki. O, zobaczcie, jaką Nina wyhaczyła kieckę normalnie. Zobaczcie tylko. Nie wiem na jaką okazję, ale nieważne. Wiecie, jak to jest, jak się coś spodoba. A tamta tam... Damiana ciągle... O, spójrzcie tylko na to. O, mo... Jaka laska, nie? W ogóle prześwitują jej majty i tak dalej. Uhuhu. No, no, no. Dobra, kupisz sobie tą sukienkę. Chociaż to jest w ubraniu codziennym? Tak dziwnie trochę. Weź to kup jako wizytowe, bo chyba się będzie dało, mam nadzieję. Edina, co robisz? No. Ona ciągle próbuje powitać Damiana, ale widocznie on nie jest zbyt zainteresowany. A mają dwa piorunki, nie? Trzy! Bo Damian jest bogaty. I to jak? No, jestem ciekawa, jak to się rozwinie między nimi. Ona tak sama z siebie do niego lgnie. Może ona już ma taki radar na bogatych Simów. Ale Damian chyba jest... Nie. Damian teoretycznie powinien być od niej młodszy. Jak chyba one powinny być w wieku Balbiny. Tak na dobrą sprawę. Dobra, ej, bo już jest taka godzina, musimy wracać do domu. No i robimy sobie tutaj 14, żeby czas upłynął, a Lina poszła normalnie do pracy. I dobra, teraz trzeba naszemu koteczkowi kupić miskę i tak dalej. Dobra, potrzebne rzeczy ma.
Teraz tylko trzeba napełnić. Dina, ty tam weź... Wiesz co? Chodź, skorzystaj. I wiesz co? Może założę swoje... Swoje kolczyki, co sobie kupiłaś. O, założyłam Dini jej biżuterię. O. Tylko jak tu się zakładało zwierzakowi obruszkę, chyba trzeba było też kliknąć nim na lustro? A nie. Dina. Ale już potem jej to zniknęło i zapomniałam. Serio? No nie wierzę, po prostu ona ma dzisiaj wolne, a ja się tak spieszyłam, żeby wróciły z tej parceli, nie? Po co ja im stawiałam to radio? Żeby mnie wkurzały i ciągle je włączały? Na Boga. W takim razie, dziewczyny, idziemy znowu na miasto. Ja tutaj się spieszyłam. Ja po prostu nie wierzę w siebie, nie? Ona ma dzisiaj wolne. W dodatku ma jeszcze wolną środę. Więc super, nie? Ninę tylko wybierzemy i idziemy we dwie. Uuu, jak prestiżowo, ale fajny ten bar. Tylko widzę, że nie wszystkie mesze się pobrały. Jak można zobaczyć po tych niebieskich łukach. Ale mam nadzieję, że to nie będzie nam przeszkadzało w dobrej zabawie. Ale tu pewnie nic poza samym barem nie ma. Jaki metal w ogóle, nie? No i jest niby restauracja. Aha, bo są stoliki na zewnątrz. A, taka sytuacja. W sumie one są głodne, więc spoko. Weźcie po prostu o stolik. Ale wy jesteście w grupie w ogóle? Siadajcie mnie. Nie, bo ona musi witać wszystkich simów, których widzi na horyzoncie i którzy potencjalnie są bogaci. Proszę was, siadajcie i zjedzcie. Już się wieczór zrobił, no halo. Czemu psujecie mi wszystko? Nie chcą nas obsłużyć. No w końcu. Zamów danie dnia dla nas obu. Zobaczymy, co dziewczyny lubią najbardziej. Dobra, co wy tu macie dobrego? Flabuś? Ja i tak nigdy nie umiem poznać tego jedzenia po wyglądzie. Niewidziane talerze? O, chyba się tu nie najecie. Tak szczerze mówiąc. O co chodzi? Ale bug. Bez jaj. No cóż, musimy się stąd zmywać, bo jednak tutaj nas nie nakarmią. Niestety. A niby mam zapłacić, ciekawe za co. Uciekaj bez płacenia rachunku. Szybko! Szybko! Gospodarze lokalu wiedzą, co knujesz. Skąd mogą to wiedzieć? Mamy 40 sekund, ruszajcie dupy. I one się nie spieszą, to są damy. Patrzcie na nie, patrzcie na nie. Proszę bardzo, tak się wychodzi. Ale przepraszam bardzo, nie zjadły? Nie zjadły, to za co mają płacić? Ej! To miało być ucieknięcie, wyspłacenie rachunku? A zabrali pieniądze. Normalnie czuję się oszukana, bo dziewczyny wyszły z tamtego baru głodne, a i tak im zabrali pieniądze, mimo że uciekły bez płacenia. To jest wszystko niesprawiedliwe. Absolutnie. Uuu, tutaj mamy prawdziwy klubik, no, możemy się zabawić w końcu. Ale chyba na parceli publicznej nie można umrzeć. Więc spokojnie. Powinno być dobrze. O, poprosimy danie dnia. Chyba, że one po prostu lubią coś tak dziwnego, że... W ogóle? Aha, bo tutaj nie ma tak jak w The Sims 3, że można zobaczyć ulubione danie, ulubiony ten. Ją kręci sprawność fizyczna i kreatywność. A ją biżuteria i kreatywność też. Charyzma ją odrzuca? Trochę dziwne, ale okej. Udało się, no super. I super, obydwie w ogóle lubią to samo.
sałatkę. Co za wyszukane danie. Szybko zwolniło się karaoke. Idziecie? Taki siostrzany, mocno siostrzany odcinek dzisiaj. No i oczywiście się zawiesiło. Nic nie słychać. Świetnie po prostu. No ej. W sumie trochę słychać to wycie. Ale one śpiewają bardzo spokojną piosenkę. Dobrze. Idźcie do domu. Bo czas iść do roboty i tak dalej. W sumie od razu je położę spać. Więc zobaczymy się już kolejnego dnia. My tu mamy już kolejny dzionek. Nina wstaje z rana. Ona dzisiaj ma do pracy na 22 dopiero, a Dina ma dzisiaj wolne, więc będzie co robić. Boże, ja chyba jednak wyrzucę to radio. Przydałoby się posprzątać, ale w sumie mamy pokojówkę, więc może niech po prostu poda śniadanie. Dla bezpieczeństwa naszego płatki niech to będą. Dina jeszcze musi troszkę odespać, bo ona w nocy wstawała jeść i tak dalej. Żeby mi nie umarła z głodu. Widzę, że lodówka jeszcze... O, biedna Kicia śpi na podłodzie. A nie mogła się położyć chociaż na kanapie. Szkoda mi. Jaki kot, moi drodzy, śpi na podłodze? Proszę was. I ten, kto ma koty, to wie, że one to zawsze sobie znajdą jakieś ciekawe miejsce do spania. Ciekawsze niż podłoga. Niech sobie wybije punkt. Dzisiaj możemy się troszkę zająć tym rozwojem. Wczoraj było imprezowanie i tak dalej, więc dzisiaj stawiamy na rozwój osobisty. Więc jak wstaniesz, to sobie skorzystaj. Też sobie możesz zjeść te płatki i schować te, żeby się nie marnowało. Ty nic nie potrzebujesz do pracy, co prawda. Ale chyba kreatywność będzie ci potrzebna w tej karierze. Tak mi się coś kojarzy. Więc przydałoby się coś z kreatywnością robić. Widziałam, że tobie, że ciebie ciągnęło do mikrofonu, ale nie stać nas na mikrofon. Także jeszcze sobie musimy zarobić na ten mikrofon. Roztrwoniłyście wszystkie pieniądze. Ciekawe, za co zapłacicie rachunki, jak przyjdą. W sumie zaraz przyjdzie pokojówek, więc można by go poznać. Przynajmniej mam nadzieję, że przyjdzie. Gdzie ten Jan Tubelc? Tutaj jest. Zaprośmy go. Zawsze miło ci widzieć. Świetnie. Przebierz się w ubranie codzienne. O nie, nie mów, że przyniosłeś rachunki znowu. Nie, on chyba przyszedł po zapłatę za te rachunki. Tak. Zabiera. Dobrze. Jan Tubelec. Dobrze. Co ja kliknęłam? Nie wypędź. No. Co tak daleko odszedłeś? Ej no, ziom, dopiero... Co to miało być? O rany. Czy on poszedł do pracy właśnie? Daj się spokój, Dina. Aż muszę wstawać, żeby zakończyć to spotkanie? Tak. O, z nim przyszedłeś? Świetnie. Dobra, nieważne. Dwie pieczenia na jednym ogniu. Stop. Tym razem powitaj smok, smok. Co ty możesz zaproponować? Aha. A wy się już znacie? Ale już gdzie tam leżisz? Facet. No kurde, blaszka, no dasz w ogóle tutaj ogarnąć trochę. Już na telewizor. Przyjrzyj się mu. W sumie to nieważne, czy ci się podoba, czy nie. Bo nie o to ci chodzi. Ale chyba ci się podoba. Troszeczkę chociaż. Oj, dobra, już nie przesadzaj, nie przesadzaj. Co robi mój kot?
Podobno miałaś być mądrym kotem. Serio, podoba ci się moja siostra? W sumie to nieważne, czy ci się ona podoba, czy nie. Ach, bo i tak nie zależy mi na twoich uczuciach, tylko na twoich pieniądzach. No możesz spróbować go oczarować. Może się uda, chociaż mi się wydaje, że on leci na Ninę. Bardziej. Niestety. Taka rzeczywistość. Co zrobisz? A tutaj coś im nie pyka, widzę ta znajomość. Przyjrzałaś się mu w końcu? O, dobra, a jednak w końcu. A jak teraz zapytam cię? O Jezus, już się zauroczyliście. Nie przesadzajcie. Ile ma pieniędzy? To się obrazi? O, ma dużo pieniędzy? To było tak całkiem dużo, $2, co? Czy nie za bardzo? Chcesz poznać moją siostrę? No pewnie, że chcę. Boże, to jest śmieszne, jak ona na nią gwiży, żeby przyszła go poznać, nie? No, jak na nią leci? A tobie się podoba? Też ci się podoba dwa piorunki. No to będzie nieźle. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co ty kombinujesz? Chyba coś ci nie pykło, hobie. A tutaj Dina poszła znowu chlać, nie? Najlepiej. Miałaś się umówić z nim na randkę, ale on zajął się twoją siostrą. Tak to jest, jak wszyscy chcą do twojej siostry zdobyć punkt umiejętności, nie? Myślałam, że robiliśmy jakieś fajne pragnienie związane z Niną. On też chciał chyba do kibelka. Nie, nie odpuści. Nie daje się wysikać. No ty normalny jesteś, idź stąd, zboczeńcu. A on wyszedł. Po prostu jak miło z jego strony. Och, Dina, coś ci dzisiaj nie wyszło. Ubita mnie... Aha, chyba żegna mnie powinno być. A oni wszyscy wznoszą, lol. A jest minus, patrzcie. A bo on już się żegna, więc... Więc już nic z tego. No trudno. Poczekamy jeszcze, aż wróci, bo może będzie awans i wtedy skończymy odcinek, bo ona wraca o 3, więc tak akurat w samą porę myślę. O, i nawet jest wyzwanie. Nina siedzi w swoim maleńkim kiosku, słuchając odgłosów deszczu bełniącego o kuloodporne szyby. Właśnie zaczęła zastanawiać się, czy powinna zjeść ciasteczko mniam mniam, czy spróbować jednego z nowych smaków tajemniczego serka. Gdy pod dystrybutor paliwa podjeżdża sportowy samochód i trąbi po obsługę. Czy Nina powinna zrobić sobie przerwę w pracy, czy po prostu udawać, że niczego nie zauważa? Nie rozumiem tego. Nina łapie magazyn i kilka przekąsek, po czym opiera się o ciepły zasilacz u podstawy chłodziarki do napojów. Po pierwszym kęsie smakowitego ciasteczka mniam mniam zauważa złoty kupon przyklejony do opakowania śmietankowego batona. Nina wygrała czwarte miejsce w loterii mniam mniam, chowa swój kupon w wart całe 500 simoleonów. Świetnie. Akurat nam była potrzebne pieniądze, żeby kupić mikrofon twojej siostrze. Także cieszy mnie to bardzo, że tak... Tak wybrałaś. Dobrze, Nina wróciła. Mało pieniążków zarobiła niestety, ale cóż, coraz bardziej domaga się Barbara, więc trzeba będzie ją jakoś zaspokoić w przyszłych odcinkach. Tymczasem, moi drodzy, kładę ją już spać, a my się, moi drodzy, widzimy w kolejnych odcinkach z Tłamiłowa. Następna rodzina to pewnie rodzina marzycielów. Więc... Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się i pa, pa!